Maestro Jerzy Maksymiuk i jego historia muzyki. Historia muzyki Jerzego Maksymiuka. Na początku mówią było słowo, ale przecież na początku był rytm. Rytm tak, potem się dźwięk zjawił. I bardzo proste to było. No i potem, proszę, mimo że tylko jest 12 tych dźwięków, jakie arcydzieła powstały, Eroika. I taki dźwięk był, taka harmonia. Taka. Zmniejszony. Koniec. Nic więcej. Nic więcej nie trzeba. Tak, nic więcej. Proszę zobaczyć, jak ta melodia brzmi. Geschwina Lullaby. Wszystko koło siebie. Ale teraz. Geniusz absolutny. Harmonia. Barwy, kolory, brzmienie, sensualne można powiedzieć bardzo. To wszystko tworzy no, ale, przeżycie. Tutaj mamy chociaż całą... Chociaż Bzura miała takie swoje zdanie, że muzyka ma swój język muzyczny. Czyli nie ma ani wesołego, ani smutnego, tylko muzyczne. Muzyczny swój język. Czyli zupełnie coś innego. No ale jednak jak my słyszymy... To jest wesołe. A to jest opuszczone. No, jednak tak. Taka jest natura. A to jest dramatyczne. No, tak jest. Niech tak będzie. Już nie ma co się zastanawiać. Dramatyczne i tak było i tak jest. Tak było i tak zostanie. Tak zostanie. Ale może do tego rytmu wróćmy. Rytm jest szalenie ważny w muzyce, prawda? No bardzo. Skoro od tego wyszło, skoro to stało się prapoczątkiem tego wszystkiego, co potem na rytmie było budowane i osadzone. I ten rytm, zauważmy, on nie odgrywał tak wielkiej roli, nie mówię o metrum, ale o rytmie jako takim, jak w muzyce XX wieku. Z czego to mogło wynikać? Coś się bierze. Wobec tego jakakolwiek akcja z czymkolwiek, jeden dźwięk. Dobrze. Zaśpiewać trudno. Trudniej. A teraz? I teraz tam? A może... O, już mamy wzór. I zaczyna coś być usytuowane, jak gdyby zakomponowane. No, szaloną odgrywa rytm. No weźmy Strawińskiego, prawda? No tak. Się mówi, ale jednak ten rytm u niego jest szalenie. To u jednego kompozytora tak, a u drugiego jak gdyby zahamowanie tego rytmu. Cudownym, Debussy. Jeżeli taka nic osiągnąć. Coś tam stanowi o dramacie. Ale dla Rachmaninowa coś ja tak odczuwam też, jeżeli jest jednolite. I przez długą fazę jednolicie to działa najbardziej. Słynne to kapanie w więzieniu i kropla pada. Pik, pik, pik i nie możemy tego wytrzymać. Równość. Bardzo trudno w orkiestrze utrzymać. To jako jeden element napięcia. Jednolite. Bardzo. Bo korci, żeby coś tu się stało. Tak. Czyli rytm. Opozycja do tego, coś, co nie ma rytmu. Debussy, piękna muzyka. Jakaś struktura i potem ona się rozwija i się buduje
z tego jak gdyby całość, jak gdyby melodia zaczyna być na tym kościu. To się staje wartością. No, wszystko jest oparte na kontraście. I teraz te elementy mamy i musi być człowiek, który no, bardzo zdolny to jest za mało. Wybitnie zdolny za mało, a naprawdę geniusz. To wtedy sobie wie jak to napisać. To łagodna muzyka, właśnie te akordy, które mnie stale zdumiewają. Dla mnie nie mam większego, nikt nie napisał większego napięcia, ja nie znam. Z utworów, które dyrygowałem, a sporo dyrygowałem tych utworów. Kto ma większe napięcie? To jest fragment Eroiki Beethovena. Z czwartej części. Tak. No, a do tego jeszcze, tak jak mówiliśmy, że mamy rytm, potem do tego dodajemy, budujemy harmonię, jest melodia i ona się musi w tym kościu znaleźć. To byłby rytm. Ale zadamy harmonię. Uporczywość. I teraz trzeba dalej komponować. I tu jest potrzebny jest twórca. Misz wie, że Maksymiuk ma tam przewagę nad innymi dyrygentami, że jest także kompozytorem wykształconym, jest także pianistą wykształconym, więc te wszystkie klocki są w rękach mistrza. Może jeszcze więcej, że grałem na estradzie i wiem, co to jest godzina siódma. Kiedyś słyszałem, będąc w Szkocji, zasłuchany, zamyślony, nagle słucham radia i widzę jakąś pianistykę rzędu Rachmaninowa. Poprosiłem Ellen, please, poszukaj, kto to grał. Nazwiska nie pamiętam. Grała pianistka australijska, niezwykle słynna w tym czasie swoim. Oceniana przy Rachmaninowie. Ta klasa grania. I pewnego dnia przestała grać. I o siódmej godzinie zawsze ręce były mokre i zimne. To ja, jak mam koncert, to ja dzwonię, rozmawiam ze swoim przyjacielem, bo mieszkaliśmy w Dziekance razem. I mówię, Krzysiu, ty tylko to rozumiesz, bo ty jesteś na estradzie. To, że ktoś grał na fortepianie, to jeszcze nic. Musi być na estradzie. Proszę Państwa, jeżeli nie ma dyspozycji w telewizji, to nie można zdania powiedzieć. Raz pamiętam, kiedyś była cezura 5 sekund. To jest rok. Tak. Ta dyspozycja jest potrzebna na estradzie. No zdarzyło mi się, że na przykład jeden z pianistów, laureat konkursu Czajkowskiego w Reykjaviku, nie chciał wyjść na estradę w ogóle. 17 minut rozmawiałem, akurat był współczesny utwór, to opowiadałem o tym utworze. Także to jeszcze inna sytuacja. Czyli ten, który naprawdę pisze koncert, musi grać na fortepianie na estradzie, nie w domu. Nie umieć grać na fortepianie, być pianistą, to dopiero wie jak to jest. No ale chyba w większości przypadków, jak chodzi o tych wielkich kompozytorów, to oni grali i występowali. Występowali, tak. Nie tylko. No tak, ale oczywiście na tym poziomie, na takim jak Rachmaninow, tak grał, tak komponował, tak, dyrygował nie też. No ale nie, ja, to nie, nie, nieosiągalne piękno. Gigantyzm, tak.
No bo znowu nie można zaczynać. Kąt telefonowy. To jest kąt. Tak, bo tam jest sama treść, jak ja to mówię, takie muzyczne mięso, prawda? Nie lubię takiego grania na czeleście, tak. No. Ale każdy tu pisze, no ale proszę popatrzeć, Szemek napisał koncert fortepianowy, ja będąc w Szkocji, ponieważ elegancja i kultura muzyczna upoważniała i wskazywała i nakazywała, żeby przynajmniej raz zagrać ten koncert. W pewnych krajach nigdy nie był grany, ani razu nawet. A u nas był grany na pierwszej warszawskiej jesieni, Brenda. O, to ja tego nie wiedziałem. No. Ale na pierwszy, no. No, ale tam jeszcze wtedy Jola Milińska była. Ona była troszkę później. 56. Ale wróćmy tam do tego. A to ty jeszcze pamiętasz to, ale za młody jesteś. Nie, ja nie pamiętam. Ja tylko aha, znasz to, wiesz, że tak było. Tak. Mam program warszawski. No. Wiedeńscy symfonicy grali. Ale mniejsza z tym. Wracamy do tego Schönberga na Wyspach. Tak. Co zaprezentowaliście wtedy? Koncert fortepianowy, tak właśnie? Nie, my w Erklenterach myśmy grali. To przepiękny utwór, tak. Tak, i taka piękna muzyka. Ekspresjonistyczna, szalenie. Tak, szalenie emocjonalna. Cudowne melodie, harmonie. Ale zapytany Schönberg, mistrzu drogi, dlaczego pan tak dalej nie pisze? Bo on potem używał tej sali wszystkich dźwięków, a wszystkie dźwięki są niepotrzebne. Tylko tyle, nawet 7, bo jak wszystkie... Nie zaśpiewam tego tak. Za dużo dźwięków, 12, jeżeli chodzi o... Nawet Rosjanom wystarczyło. A o harmonię jeszcze mniej. Jedno, wesoło. Jakoś tak, że się układa. Widocznie ta tercja powoduje, że nam się nastrój mięknie. No i ten. Tu jesteś wesoły. Do Bacha wracamy ciągle. Bach. Bernstein tak opowiada. Zwykle o dziewczynie. Dlaczego się zastanowiłaś? Jeszcze o czym jeszcze teraz pomyślałaś? Dlaczego nie myślisz o mnie? O, miło, że wreszcie rozumiemy się bardzo. Dziękuję ci bardzo. Idziemy tą samą drogą w tym samym celu. Takie... Opowieści Bernstein wymyślił, tak? Słucham? Bernstein to wymyślił. Nie, Bernstein sobie podpowiadał. Kiedy grał Rachmaninow Heroikę i byli kompozytorzy... A mówi, że teraz deszcz pada i ktoś z kolegów popatrzył w okno. Mówi, Rachmaninow, nie w oknie pada, u mnie pada. Także sobie podpowiadał takie słowa, no bo słowa, jakiś trzeba znaleźć kontakt między orkiestrą. Ani to jest czerwone, ani zielone, ani burzliwe, ani takie. Ale wiemy, że to, proszę Państwa, jak mówił, proszę sobie wyobrazić piękny poranek, ale jeszcze ani słońca nie ma, ani nocy nie ma, tak między. No. Debussy. Gdyby nie było Debussy'ego, nie byłoby Morricone, nie byłoby całego szeregu utworów. Największy twórca innego sposobu, ale przepiękny. Jedna rzecz, to moje credo. Co brzmi? Nie jakie to mądre jest, czy takie, czy stare, czy młode, a to nie, i czy proste, nieproste.
Bo na żadne z tych pytań nie mam odpowiedzi. Co to jest? Prosto żyć. Proszę pana, to jak żyć? Proste, dobre, to znaczy co? Mieć ojca, czy księży, czy być zadowolony z tego? Nie mamy odpowiedzi. Prosto, nie wiadomo, kiedy to jest prosto, kiedy to jest pięknie, a kiedy jest to nastrojowo. Wobec tego muzyka szuka zastępników. Mówię, proszę państwa, tak jak cisza, jakby z innej sali. I tak mi się porozumiewamy. Ale jeżeli to się wydobędzie, to nagle orkiestra inaczej zaczyna brzmieć. O! I ten teren, który teraz jeden dyrygent, który spowoduje, że orkiestra inaczej zacznie brzmieć, to ten dopiero jest naprawdę kreatorem. Twórcą tej pałeczki. A nie, że się zagra. Bo jedna orkiestra, jeżeli była wykonana jakaś symfonia, przychodzi inny dyrygent, to niewiele się różni. Bardzo dobra orkiestra zawsze będzie wspaniale. Ale mieć na to wpływ, mój Czajkowski będzie jeszcze goręcej, a każdy gra. No dobrze, ale tutaj gra profesor, a tam noblista. I teraz, a ja widzę, że może być więcej. Co teraz robić, żeby było więcej? I cała sztuka nie do pokonania. Bo się można obrazić ludzi, tak. No, to tylko dla nielicznych to, żeby coś zmienił. Mistrz komponuje teraz koncert fortepianowy. No tak, dobrze, że się zatrzymałem. Bo przy tym doktoracie mieliśmy z Januszem Olniczakiem zagrać. Ale to było za mało czasu, żeby... I orkiestra nie taka. Ale tak powiedziałem słowo. Strasznie trudno, jeżeli coś powie. I my mówimy, Ewa jest tego przodowniczką, że nie wolno tego zmienić. To ja powiem, jak było. Wychodzimy na estradę w Londynie. Mamy do zagrania Dworzak w programie. Menadżer przychodzi. Panie Piotrze, proszę popatrzeć. Co gra się najlepiej? Ja mówię Czajkowskiego. Zmieniajcie program. Dlaczego? Że od tego jednego wejścia, od tych 15 minut i pół godziny będzie zależało, czy nagramy 15 płyt w EMI, czy będziemy krążyć po domach kultury. No od tego zależy życie. No, dobrze, że mamy Zimmermana, że on tutaj jest. No. Dobrze. Tak. Jaka to trudna droga. Wobec tego można zmienić, jeżeli to czemuś służy. No proszę państwa, bo wydobycie się z tego, że państwo byli tak uprzejmi, że tu przyjść, proszę państwa, to mojej pracy no, kilkadziesiąt lat. No tak. Jestem bardzo zobowiązany. Tutaj, no chcemy się dowiedzieć właśnie o tym wszystkim, co czuję. I bardzo dziękuję za te słowa. Ty byłeś jednym z pierwszych, którzy powiedzieli, że w orkiestrze kameralnej ja stworzyłem jak gdyby nowe brzmienia. Ale to nocami z płaczem to. No ale jak inaczej? Jeżeli byłaby formuła inaczej, to najlepiej, żeby sobie uśmiechać się i dostać Nagrodę Nobla za uśmiechanie. No. Polska Orkiestra Kameralna to krew, pot i łzy. Tak, ale tak, jaki efekt? Ale efekt potem był, tak, się jechało na Abbey Road. Tak. Trzeciego studia. I się grało. No, i tych Anglików, bo pan minister zaprosił mnie. Wiemy, że tutaj jesteście bardzo takim ruchliwym. Wy, Maksymiuk, jesteście. Tylko mówiłem, żeby nie mówił sekretarz. Towarzyszu. Wiemy, że taki bystry jesteście i ludzi macie, no ale czy gra się tak jak w Londynie? Ja powiedziałem nie. To mówię, jak będziecie tak grać, to przyjdźcie do mnie. Tak się zaczęło. Tak. Ale dziękuję takim ludziom jak ty, to my którzy gramy, no to wielka taka trampolina, wielka, niezwykła pomoc. I to takie niezwykle ludzkie, że to jest, no dobrze, ale jeszcze ktoś ma to zobaczyć. I żeby spowodowanie tego, żeby zobaczył, to i państwa niezwykła rola też. I żeby kogoś uaktywnić, żeby kogoś zachęcić. I żeby to miało wartość jeszcze. Tak. No i przekazywać wartości właśnie tej miary. Tyle wspaniałych tych utworów. O, arcydzieło.
Tak, pani Ewa Piasecka, Maksymiuk przyszła do nas. Ej, Wuniu, gdyby nie był Wunia, to już tutaj to byłoby ciężko. Dobrze, dobrze, ja się tylko pytam. I teraz jedna cecha jest potrzebna. Niezwykłe nerwy. Niezwykłe nerwy, no. Nerwy to życie. Profesor miał trzech studentów. Skriabin, Rachmaninow, Metner. Skriabin, piątka z trzema plusami, Rachmaninow z dwoma, a tamten z jednym. Taki, tak. Skriabina się mniej gra, ale potem los. Jeszcze gdzieś zapisany w gwiazdach dla swojego. Wizjonerem był, wizjonerem był. No wizjonerem był, no, tak. Wyobraźnie tak, niezwykłe, tak, te tak, kolory tak, wszystkie, tak, które są. Rachmaninow i Metner. Gdyby się grało stale Metnera te koncerty, bo napisał trzy koncerty, może cztery, nie, Rachmaninow cztery i czwartego się nie gra, to byłby tak samo wielkim kompozytorem. Tylko my, jakoś tak się stało, że Rachmaninowa, bo z Skriabina już koncert mało grany jest. Mało grany. A to był wizjoner, tak. I sonaty też się nie gra za często, a no, też są. Ale to już jest, są pojęcia i te sytuacje, które są nieznane dla nas. My nie możemy nic z tym zrobić. To jest los. Nie wiadomo, że taki lub inny. Ale Skriabina gra się też tego Chopinowskiego, te preludia i go. A, to wspaniałe i sonaty. Tak. Także różne były te jego dzieła. No. Pamięta się o korzeniach, pamięta się o tych źródłach, to też niezwykłe. Te bezkresy u Rachmaninowa są bardzo bliskie mistrzowi. No bardzo, bardzo, bo to jest... U Wendlera też te bajki rosyjskie są, też są szalenie. Bo to jest taki melancholijny, uczuciowy. Dlatego jeżeli się ktoś wzrusza szybko, to nie można z tego, nie można tego nie rozumieć, bo tak jest. Ja myślę, że warto powrócić do tego niezwykłego wykładu, jaki mistrz Jerzy dał ponad miesiąc temu w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, kiedy po przyznaniu doktora honoris causa, tego bardzo niezwykłego tytułu, w ramach wykładu skupił uwagę naszą, bo słuchaliśmy... A, tego, ten, który napisał, liście gdzie nie, gdzie spadające. Z otwartą buzią. I muszę powiedzieć, że ta troska mistrza o to, czy mamy się bać sztucznej inteligencji, była nadzwyczajna, a to, jak mistrz zobrazował, zilustrował to podczas tego wykładu, było absolutnie niezwykłe, bo udowodnił nam, że sztuczna inteligencja nie stworzy takiego tematu, jaki stworzył Rachmaninow, chociażby w swojej symfonii. I że to się stale zmienia. Może powróćmy do tego wykładu. Ja będę mówił w czasie, no, dobrze? Dobrze, dobrze. To jest piękna fraza. Ale będzie miała swoje zwroty takie. Na przykład to. Kiedy to? I znowu. I tu nie można tego oszukać, że się zadziwi ludzi, bo to klarnet gra i dyrygent dyryguje, ale jednocześnie to są ta i to musi być razem. I dyrygent to słyszy, klarnecista nie zna całej partii tej. I wtedy kto ma tą przyjemność zrobić, bo dyrygent też chce. Jeżeli może, jeszcze raz to. Teraz. No, pozwolić towarzyszowi, jeżeli można, ale się znowu chce samemu, żebym ja to zrobił. I tu jest bardzo etyczny, bardzo poważny problem, bo niby dwoje, to znaczy kto? Kiedyś była taka sytuacja, że miałem podjąć decyzję, że w dwójkę będziemy rządzić. Ja powiedziałem, w dwójkę to znaczy kto? W dwójkę to znaczy kto? I znowu.
powstała ta fraza. Kiedy to zagrać? Ale jaka to jest nieskończona melodia? Nieskończona ta, Wagnera. Ta melodia tak się pnie, pnie. Bije się tak, jak te dyskresy rosyjskie. No i tu no, cała tajemnica sztuki. Dlatego mamy tutaj zdjęcia, widzimy czarno, białe, a tutaj kropki. I z tych kropek... Trzeba kolory zrobić. Tak, dlatego każdy muzyk to jest... kreator, a ci, którzy piszą o muzyce, to też to jest wszystko kreacja, bo tego piszemy o czymś, co w zasadzie nie jest oczywiste, tylko ono gdzieś jest. Gdzieś jest. Także wspaniale, że to się, że można dotknąć tej materii. Chciałem powiedzieć, że się tu uprawia. To nie uprawia się, to inne słowo. To jest tajemnica, dotknąć tej tajemnicy. To nie jest zawód, to coś więcej. To nie, niesienie czegoś ludziom w podarunku. Tak. Tak by było. Piękna muzyka. W ogóle chyba to jest cudowna misja, być dyrygentem, być tym tak, artystą. Tak, albo najbardziej kompozytorem. Tym tak. Kreatorem, jeszcze bardziej. Tak. Jeszcze bardziej tego. I tak, i to się pisało w ciągu nie sekund, ale całe te partie Mozart pisał, no ale nie tylko Mozart. Szemek wychodził z rana na spacer i z pieskiem, nie, my tutaj mamy pieski, bez pieska. I po tym spacerze 20-minutowym miał gotowe 15 minut, mógłby zapisać. Także tak, Szostakowicz w ciągu czterech dni napisał kwartet. Pisał szybkością Mozarta. Tylko jakoś się tak jak Paganiego żeśmy sobie uzurpowali to określenie, Don Giovanni. To nie tylko Mozart tak szybko pisał, tak? Tak. No było tych geniuszy trochę, a bez geniuszu nic się nie zrobi. No tak. I proszę popatrzeć potem jak 1990 rok. Ja te daty znam, nie wszystkie, ale te, które mi są potrzebne. Bo jak to się układa, że czasami było, że rok po roku się rodził geniusz. W drugiej połowie XIX wieku, 1873, Rachmaninow. 4, Schönberg. 5, Ravel, 1882, 4, Stawiński, Bartok, Szymanowski i Zoltan Kodaly. W tak jednym roku. Teraz mija 120 lat. No, 120, 130, 140. Tak, bo chcieliśmy użyć wszystkich dźwięków. Tak? No, ale takie przypadki też były za czasów Chopina. Schumann, Chopin, Mendelssohn to też jeden czas. Tak, blisko, a potem tak. Też no, ale... trzech genialnych romantyków, tak. Genialnych. Także bogactwo, bogato było. I proszę popatrzeć, jeżeli chodzi o sztukę impresjonistyczną w malarstwie, Degas, Monet, Manet, Sisley, Turner, a w muzyce było 20 malarzy impresjonistów, a w muzyce Debussy, Ravel, koniec. I potem już nie. Jak jeszcze rzadszym talentem jest mieć talent do dźwięku, bo to kropki, nic tu nie ma. I tak sobie czasami rozważam, sam do siebie mówię, gdyby coś się stało z ziemią, że nie ma ziemi, to myślę, że obrazy rozszyfrują, książki też, ale te kropki, bo trudno się domyśleć, że podzieliliśmy, że to jest ten sam dźwięk, tylko wyżej. I że tu akurat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A 13 jest powtórzenie. Bo mogło być inaczej, mogło być w inny sposób. I teraz, co to znaczy te klucze i że się tak czyta i tak się czyta? No to jest magia swoista. Magia, zupełna magia. I jak to brzmisz? Że może brzmieć tak i że może brzmieć i to kolor, co widzę, że jesteś bardzo wrażliwy na kolor, bo to oczy inaczej wyglądają. Tak, że to oczywiście. No. Tak.
wracamy do Debussy'ego. Tak było, taki akord. A teraz był taki, to się używało wielu kompozytorów, ale już tak. Czyli z prostego, tylko tyle. Z prostego akordu C-dur. Ale jak to brzmi? Jak dla mnie, ponieważ jestem akurat na to wrażliwy, gdyby nie, to bym tego nie rozumiał. Tak jak starałem się, w szachy grałem nieźle, ale starałem się ekspertem wina, nie dało się. I miałem Chateau Lafite, już kupiłem butelkę, w Szkocji to wszystko można było kupić, 1774 i 75, jeden rok był bez słońca, ten 74 inna cena. I kupiłem te dwie butelki, ale niestety nie chwytałem tego. Czyli to nie to. Czyli jeżeli się tych dyspozycji nie ma, to bardzo trudno. Ale chwała Bogu, że jednak do słuchania muzyki wielu ludzi to czuję, to pamiętam, taką miałam koleżankę, która była kiedyś zakochana i jak Malera grałem na fortepianie, to ona zawsze się rozmarzyła, stawała się inna, jak ta muzyka była. Czyli muzyka w sposób najbardziej zauważalny działa. A to było Adagietto? Adagietto, właśnie, bo oni się kochali, jak to było grane Adagietto, tak. Najbardziej działa, bo tak, żeby ktoś czytał książki i rozpłakał się, ale obraz, to rzadziej bywa. Na pewno ten, który kocha malarstwo, tak jest, ale na dźwięk jeszcze bardziej. Dla mnie tak Puccini działa, jak się ogląda cyganerię, jak się słucha tej muzyki, działa mocno. No jest tej muzyki trochę, prawda? No, kiedy się bierze na pulpit dyrygencki, kiedy się bierze na pulpit chociażby tu instrumentu. Ja bardzo lubię ten utwór. Tylko raz dyrygowałem. To Ravela, tańce... Walce. Walce szlachetnej i sentymentalnej. Szlachetnej i uczuciowe. Sentymentalne, no to tak. Takie korci nas, żeby użyć słowa sentymentalne, uczuciowe was. Bardzo rzadko grany utwór, on bardzo cenił ten utwór. No, a mało cenił Bolero Ravela, a wszyscy tak grają, tak. To jeszcze... A kto napisał Bolero Ravela? Ale nie słyszałem. Nie, czasami tam sobie chodzę po parku i myślę, ktoś jest muzykiem, żeby zagrał cały temat. Tu jest, potem jest, wiem, tego miejsca. Ti, dwa, raz, dwa, ta. I tu, trzy razy mi na koncercie tu puzzle gra, pomylił się i zagrał za wcześnie i harmonie się wszystkie potem pomieszały. Tak, i tak. Zwykle jak my jesteśmy, gramy tutaj Słowianie, to zawsze poprawią to, a w Skoci grali tak jak ten, który grał dobrze, to dalej gra dobrze. A jak tutaj saksofon wchodzi? Tak. Nadzwyczajnie. Tak. No i jeszcze mamy tutaj, że wszystko jest oparte na tym jednym kośćcu rytmicznym, prawda? Na rytmie Bolero. A melodia wcale nie taka prosta jest. No nie prosta, ona też jest z rzędu niekończących się, prawda? No tak. I cały czas snuje się, nie ma powtarzalnych dźwięków. Nie ma powtarzalnych, to jest wyrafinowana melodia. No bardzo, bardzo. Ale nie spotkałem kogoś, kto do końca może to zaśpiewać. Może, bo czasami dostaje jakąś nagrodę, to myślę, że się podzielę. Zrobimy konkurs, mistrzu. Zrobimy konkurs. Kto potrafi zagrać, tak, zaśpiewać albo zagrać. Dlatego do każdego utworu trzeba być przygotowany. Nie można tak sobie, że umiem. Dlatego teraz zawsze kładę jakąś albo odwróconą partyturę, albo zamkniętą, ale nigdy nie, żeby nic nie było.
bo to irytuje ludzi. Tak. No ale ta partytura wcale nie jest złożona z kropek, jest pełna kolorów. Czekaj po pierwszym. Żeby to wszystko o życiu w tych nowszych partyturach, to mnóstwo różnych rzeczy napisane. No, bezcenne notatki. Tam niektóre rzeczy poprawiam kompozytorom, ale nie tym genialnym. Czyli tak, pewnie. A czasami trzeba. Słucham? Czasami trzeba poprawić. Taki Cherry Bidake, taki dyrygent, no wiemy. Powiedział, że różne zdania padają, no ale trudno też, można się nie zgodzić z tym, że wielu kompozytorom można coś poprawić, bo jak się zna utwór, no i myśmy z Wodniczką żeśmy poprawiali. Taki był dyrygent, tak, może nikt obecnie nie pamięta, ale to był geniusz. Bogdan Wodniczka. Nawet Szostakowicz siedział na sali i on coś tam poprawiał, tak. No ale ten, który to powiedział, mówi, dwóm nie można. Nie można Mozartowi i Bachowi. Wszystkich innych można. Nie poprawi. Tutaj się nie da. Tak. No dużo tych przygód z orkiestrami, z muzykami, bo w sumie każda orkiestra ma jakiś swój charakter, jakiś styl. Jakąś taką tajemnicę. Aha. No i jak się to opanowuje, żeby się znaleźć? No, godzinami śledzę, tak. Mnie tylko to interesuje, no i Ewa, która tutaj na mnie mosztuje, żebym lepiej mówił. No i ma rację. Adamie, dziękuję za twoją cierpliwość, kochanie. Nie, no to jest dla nas... Przecież tam wystarczy? To jest, nigdy nie wystarczy. To jest dla nas wszystkich dobra szkoła i kiedy się spojrzy choćby na tą partyturę, to jest cała kopalnia wiedzy o tym utworze, bo jest to również owoc bardzo ciężkiej pracy mistrza Maksymiuka. I to jest doświadczenie po prostu, ale my to dostajemy niejako w prezencie, te wszystkie myśli, którymi się dzielisz z nami. Bo to, co wyróżnia, to nie melodia, która jest, tylko harmonia. Kurdweil, 1990 rok. Kurdweil, Bogusław Martinu, Frank Martin. Każdy napisał symfonię i koncert, Kurdweil też. A to jest z opery za 3 grosze. I to nie trzeba tutaj honorarium przywoływać, chociaż można. To Ostawiński na nie powiem. Taki utwór napisał Don Barton Oaks. Zamówiła to pani, która słabo słyszała. I przyszli koledzy, mówią, mistrzu, dlaczego pan tutaj pisze dla niej? Ona nie słyszy. Odpowiedź Stawińskiego. Ona nie słyszy, ale ona płaci. No. A jak przyszedł Gershwin do Stawińskiego, bo też chciał mieć lekcję. Tak, kilka. Do Ravela to piękna odpowiedź była. Po co pan być drugim Ravelem, jak pan jest pierwszym Gershwinem? Wspaniale. A Stawiński, tak w życiowym sensie powiedział, proszę pana, a mogę wiedzieć, ile pan zarabia? Gershwin powiedział 500 000. A ja 50 000. To ja weźmę u pana lekcję. Bo chciał się uczyć. Ale ambitny człowiek Gershwin. Tak. No jednak napisał operę, Rapsodę im był, Amerykanina w Paryżu. Ja go zacząłem bardzo, przedtem ponieważ grałem tylko Mozarta, no bardzo cenię obecnie i staram się dla Sybeliusza zrobić, żeby wszystkiego przynajmniej symfonię. Dla Paderewskiego niestety to graliśmy z Wodniczką i w Ameryce i tu. Dyrygowaliśmy chyba z 80 razy. Ale czym? Symfonią. Symfonia Polonia. Ale to długi utwór jest i ludzie zawsze oczekują, żeby pianista przyszedł. No jest koncert fortepianowy. Bo tak się... Ładny koncert fortepianowy. Bo ładny koncert i symfonia ładna. To, ale no, ja napisałem nawet takiego opisu, wręcz jakąś taką recenzję, nie, rozprawę naukową, 100 stron, że tak samo istotne jak Malera,
No ale troszkę przesadziłem, na Malera są zawsze bilety, na ludzie potem jeszcze przychodzą. Gdyby, no, oczywiście, a Maler jest modny poza tym wszystkim, był i jest. A potem jeszcze jest z jakiegoś powodu chciany. Chciany również i podziwiany również, co by nie powiedzieć. Chciany, a bardzo ładnie powiedział Mścisław Rostropowicz, kiedy dostawał, tak jak mistrz, dostawał honoris causa w tym samym miejscu, w Akademii Muzycznej jeszcze wtedy, Fryderyka Chopina. I zapytał nas, publiczność, podczas swojego wykładu, czy wiemy, jak się nazywa mania, choroba grania Malera. Maleria. A tak, bo troszkę tak, tak. No, ale Malera się grało, gra i będzie ale grało. Ale był okres, kiedy się nie grało. No. Na przykład Toscanini nie dyrygował. Uważał, że tam jest błąd w jakiejś konstrukcji, bo inna konstrukcja taka. Ja byłem takim wielbicielem, bardzo wielkim, troszkę się powstrzymałem, ale Sibeliusa niezwykle cenię. I nie było takiej orkiestry, nie ma, która wszystkie symfonie zagrała Sibeliusa. I chciałbym być jako honor taki, coś wkład ze swego... I co, jest szansa, że to zrealizujesz? Z orkiestrą Juventus. Mam obiecane, że on napisał 8 symfonii, ale 8 spalił. Spalił, czyli jest, zostało 7. To łatwo w dwóch dyrygentów, żeby dyrygował, żeby dla ludzi, dla publiczności nie było monotonne, to z Moniką Wolińską, dobierzemy kogoś jakiegoś, drugą dziewczynę albo Pawła Kapułę. No ale trzeba jednak stanąć na tej estradzie tam gdzieś w tym Londynie. Nie. No tak, dopiero tam... No tak we wszystkich krajach jest, jak tylko się w jednym kraju jest. To... No a na Wyspach Brytyjskich spędził mistrz wiele lat. Ale tam poziom jest ogromny, tak. O. Ogromny. Konkurencja ogromna. Tak. I nagrywają tą muzykę filmową, czytają nuty, od razu są w stanie zagrać bezbłędnie każdy nut. Także tam w ciągu tygodnia miałem 3 programy, jak pracowałem BBC i Scottish Symphony. W Glasgow. Tak. No ale podciągnąłem tą orkiestrę, także Polak pomógł troszkę królowej. Nadzwyczajnie. Tak. Z Anglikami się inaczej pracuje, ale ja myślę, że to jest i tak bardzo twórcza sprawa, a jak jest twórcza, to zależy tylko od dyrygenta, prawda? No tak. Bo jeżeli będzie pozwoli zagrać im, no jaki to... W jaki sposób pracować, jaki repertuar, żeby te utwory rozwijały i orkiestrę. No i dla szefów orkiestr, bo nie to tylko ludzie lubią to, co znają, najczęściej. Te utwory. To prawda. Tak. Na przykład Rachmaninowa, drugi koncert. Pierwszy mało grany, a czwarty w ogóle nie grany. No, one są piekielnie trudne. Tak. Napisał 4 symfonie. Pierwszą się nie gra, bo porwał sam Rachmaninową. Rachmaninow, tamten spalił, to porwał, ale się skleiło. Ale trzecia jest symfonia, a czwarta dzwony. Bardzo piękny utwór. Bardzo rzadko wykonywany. Bardzo rzadko, tak. Trzeba coś zrobić. Zwrot jego.
Niesamowita muzyka. Jakie bogactwo, nie? Jakie bogactwo. Napisałem do 120. Ale jedną taką, którą honoruję. Sanatorium pod Klepsydrą. Niesamowite. No dużo tej muzyki jest, dużo tych przeżyć. Ale potem poszedłem do wytwórni i powiedziałem, że żeby mnie nie angażowali, bo to przeszkadza mi w pisaniu. Aha, aż tak. Tak, tak. Kira za dużo pisał. Nie można, nie można. Ale przeszkadza czasowo, czy nie, nie myślowo? Można napisać normalnego utworu. To ale no, tak. To niesamowite. No, ci wielcy kompozytorzy od muzyki i filmu, to ci dalsi, starsi, którzy pojechali do Ameryki, bo oni pisali symfonię. Nie łączyli. Bo Morricone nie napisał utworu takiego, który sam istnieje. To jest co innego, bo tam kilka dźwięków i ten dźwięk niesie całą scenę. Co najlepiej napisać taki szlagier, który jak gdyby istniał. To jest i metaforyczna zapowiedź i w zasadzie to wszystko, co istniało. Ale nie bardzo, ten zwrot jest taki. Henio Kuźniak. Ale i powiem u Beethovena. Ten zwrot harmonicy. Jeżeli żył kompozytor, to to pisał. Ale to nie znaczy, no bo nie wszystko tak, że wszystko się różniące. Pewne zwroty są, no ale pewne takie standardowe zupełnie. Zagram Rzeźwego, tylko po obcych klawiszach. I powiem. Każdy kompozytor, który grał muzykę rozrywkową, to napisał. To, ten zwrot harmoniczny. D7. A nie tylko, Vivaldi to napisał mnóstwo razy. Ten zwrot, ale tylko ten zwrot. No ale dalej. No taki dalej. W sumie bardzo typowy progresyjny. Bardzo typowy, no. Nie wszystkie. To się coś się zna, ale tak bardzo się zna. Petersburski. Pasaż. Kto żył, to napisał to. Ale wielki komplement dla Henryka Kuźniaka, który wysiada w Paryżu, idzie do metra, grają o jego muzykę. To jest dobre. Panowie, wiecie, co wygracie? Mówi, nie wiemy. My nie gracie. No to ja napisałem. O, jak pan napisał, to 10 franków. No, i oddaje nie 5, tylko 10. Tak, ale, tak. Pan, ale bez tej muzyki nie ma tego filmu. Tak, Wabang jest tak, Henia tak, Kuźniaka. Tak. Tak, tak, tak. To by się udało. To prawda. O, taka moja muzyka. To francuska.
francuskie. Tak jakby, ta Chopiniana moja, dla ciebie na urodziny. Happy birthday. Jeżeli od geniusza chcesz się nauczyć coś, nie wolno brać geniusza, nie wolno. Bo to miało brzmieć niby Chopin, niby, ale nie brzmi tak. Chopin. Od mniejszych kompozytorów. Ja tutaj różne takie zdania dla siebie wymyślałem. Wręcz po studiach nad koncertem Gershwina, jeżeli utwór ma pewne błędy, jeżeli się przeanalizuje, większa jest nauka, więcej korzyści dla kompozytora, niż jak wspaniały utwór. Bo wspaniały utwór wie, że on wspaniały, tylko nie wie, dlaczego on jest wspaniały. A jeżeli ma błędy, to one są bardziej odkrywalne. A ty, pisząc swój koncert fortepianowy, patrzysz mocno w tradycję? Jeden akord jest. Jeden z tematów. Ja w kurzu zaśpiewa. Aha, z chórem. Tylko mały, bo nie można wozić chóru całego. Ten zwrot. To jest to. Po to jest to wszystko napisane. Żeby to napisać. A właściwie to. Po tym ten akord. Po to wszystko było napisane. Tak. O. I to sam ja gram, to na mnie to działa. No tak. Żeby ten pianista, który grał, żeby to, co studiował te gamy, żeby zagrał na tym fortepianie, a nie pół godziny o to i będzie grał, no. No i tu cała sprawa. No i po co, prawda? No ale koncerty. O. Wracamy do źródeł. Wsiadł do źródeł. A myśmy tak wszystko to odłożyli. No, jak odłożyli, no to 1906 rok, a teraz mamy 2023. No i wyszło nam to nie bardzo dobrze. Bardzo dziękujemy, mistrzu, tak, za spotkanie. Moglibyśmy jeszcze tak sobie tutaj siedzieć i słuchać, i podziwiać. Ale bardzo dziękuję za to, co zawsze, jeżeli jak kiedyś pamiętam, jeszcze ja raczkowałem, a ty już pisałeś. No, ale jak to, że ja raczkowałem, a ty już pisałeś? No jak to jest możliwe? Jak ja jestem starszy od ciebie. Ja też nie wiem, na czym to polega. Jak to wyszło tak? To po prostu tylko, tak wyszło. Tylko grzecznościowo. Dziękuję bardzo za ten kredyt zaufania. Wielkie dzięki. A Zasiu, kochany.